Witam Cię serdecznie w kolejnej lekcji. Uwielbiam ten temat, uwielbiam, to jest mój taki konik mały. Może z racji tego, że często używany jest w metalu, w rocku, w takich klimatach, ale no niekoniecznie. Nuta napędowa też jest nazywana nuta pedałowa czasem. Napędowa może troszeczkę, powiedzmy, lepszy ma oddźwięk. O co tu generalnie chodzi? Co tutaj Wojtas będzie powiedział o nucie napędowej? A no, nuta napędowa to jest nic innego jak pewna forma rytmu, który wspomaga pewne inne motywy, słabsze rytmicznie, słabsze melodycznie, mniej takie mocne. Na przykład. Czyli to, co nagram na pustej. To, co gram na pustej, to jest właśnie ta nuta napędowa, bo tak samo bez tego by brzmiało. I teraz ta nuta napędowa też ma różne funkcje, bo jedna funkcja to jest taka, że ona po prostu nadaje nam ten motyw. Motyw taki bujania tym, ale też on nadaje, ta nuta nadaje nam pewne też jakby formy treści, w sensie na przykład też może. Zauważ, że cały czas się tutaj przewija ta nuta właśnie napędowa, pusta. Ale też dodaje coś od siebie w stylu. Można też troszeczkę się przyczepić, że nuta napędowa to właściwie to jest nic innego jak dźwięk ze skali, który używamy w danym momencie, żeby nam po prostu mocniej dany motyw brzmiał. No owszem, też tak można to w skrócie powiedzieć, że to jest po prostu taki dźwięk wspomagający. Dźwięk, na którym się też opiera rytm, dźwięk, który też powoduje, że się robi cięższy riff, na przykład. Z tego prostego dźwięku by trochę było głupio. Więc właściwie można byłoby też tak dojść do pewnego rozważania, w którym możemy powiedzieć, że nuta napędowa tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie fragment jakiegoś riffu. Ale z drugiej strony można powiedzieć, w którym momencie to jest tylko nuta, która daje nam dźwięk, który daje nam ciężar, a w którym momencie to jest nuta, dźwięk, który po prostu należy ewidentnie do danego riffu. Do danej melodii, bo jeżeli tutaj już grałem 8-7 jakąś melodykę grałem. No
właśnie, a tutaj, jeżeli mamy już taki motyw w stylu tego. To też jest jakby ta nuta napędowa, która nam daje rytm. Ona bardziej właśnie tym rytmem powoduje, że daje ten napęd. Prawda? Bo tutaj gram cały czas pusto. Zero. Tylko sobie tutaj tu niektóre. Jakie tu ćwiczenia można było porobić? No, jakie ćwiczenia można było porobić? Ja bym tutaj już się bardzo skupił, bardzo mocno się skupił na nie na żadnych pajączkach, nie na jakichś tutaj wygibasach w typu technicznie, że mamy szybko. Oczywiście możemy technicznie na zasadzie szybki patrzaj. Albo ćwiczenie w stylu. Przerywać sobie jakimś riffem gdzieś, że tak można powiedzieć, z tyłka. Byleby jakiś tutaj szybki riff był i po prostu sobie to ćwiczyć. Czyli my mamy spróbować ogarniać jakąś skalę. Mamy jakąś skalę amol. Na przykład w skali amol jest A, B, C, D, E. Jest E, jest pusta E. Może być ten dźwięk jako dźwięk napędowy, dźwięk do ćwiczenia na szybkości, dźwięk do ćwiczenia rytmów samych. Nawet możemy sobie poćwiczyć same rytmy w stylu. To już jest ten napęd, który nam napędza riff. Coś tutaj możemy oczywiście w międzyczasie wsadzić, bo możemy grać. Jakieś riffy pomiędzy, a my tutaj ćwiczymy rytmy, czyli tutaj najlepiej moim, twoim zadaniem, a moim poleceniem, twoim zadaniem będzie po prostu wymyślenie różnych patentów rytmicznych na samej pustej strunie najgrubszej. Różnych w stylu tym, trym, tym, 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 albo trym, 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 albo ty, 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 ty. Cztery dźwięki, albo raz, dwa, trzy, w stylu. Albo cztery. Poćwiczenie tych rzeczy, wyszukanie, drugie ćwiczenie, wyszukanie utworów, w których bardzo fajnie brzmi ta nuta napędowa. Przeszukaj różne kapele i najlepiej możesz mi dać znać na grupie, co tam znalazłeś, czy znalazłaś. I obadanie ćwiczeń, które są do tej lekcji. Tak więc koniecznie to przećwicz. Wiem, że dużo daje tobie do zrobienia, ale zasady działania wiesz, jaka jest dokładnie. Jak brzmi ta nuta napędowa i na czym ona polega. Także dzięki za uwagę, do zobaczenia, trzymaj się.